Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. różnic między rządami PiS a PO, do druku pieniędzy, czy profesora Bogusława Wolniewicza. Dzień dobry Państwu. Kolejny cykiel pytań i odpowiedzi tutaj rozpoczynamy. Pan Jacek Henrykowicz. Szanowny Panie Stanisławie, jeśli chodzi o gospodarkę, to który rząd jest według Pana bardziej szkodliwy? Rząd PO czy PiS-u? No myślę, że obydwa są szkodliwe, tylko każdy z innego, każdy na swój sposób. Rząd Platformy Obywatelskiej po prostu zarządzał w ten sposób, prowadził politykę grabieży, rozgrabiania gospodarki narodowej. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości też to robi, ale nie wszystko zjada sam, tylko dzieli się okruszkami ze stołu pańskiego z obywatelami. To oczywiście z punktu widzenia obywateli jest lepsze, ale warto zwrócić uwagę, że ideałem gospodarczym może nie tyle całego Prawa i Sprawiedliwości, co Jarosława Kaczyńskiego, bo tu on właściwie tak naprawdę to wszystkim kieruje, jest przedwojenna sanacja. Przedwojenna sanacja była ruchem etatystycznym z całą pewnością, a w porywach nawet socjalistycznym. No i taką tendencję do renacjonalizacji gospodarki, bo o ile w przypadku PO to była taka tendencja do wyprzedawania wszystkiego, co jest tylko możliwe do sprzedania, no i podzielenia się łupami, to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest wyraźna tendencja do renacjonalizowania gospodarki. To właśnie teraz to widać między innymi pod pretekstem epidemii koronawirusa. No, ale co oznacza renacjonalizacja gospodarki? No, oznacza rosnące uzależnienie obywateli, nie tylko jako obywateli, ale również jako ludzi od państwa, gospodarcze, ekonomiczne uzależnienie ludzi od państwa. No i zatem rosnącą rolę biurokracji. To tak właśnie było za sanacji. No i tak to wygląda na to, że tak może się stać również i teraz, zwłaszcza kiedy będziemy musieli tutaj jakoś podźwignąć gospodarkę z upadku, jaki nie tyle może z powodu epidemii koronawirusa, co zarządzeń władz podjętych pod pretekstem tej epidemii. Usunięcie czy odkręcenie skutków tych zarządzeń będzie trwało bardzo długo i nie wiadomo, czym się skończy, dlatego że są możliwe dwie szkoły. Pierwsza, żeby rząd po prostu obywatelom przestał przeszkadzać. Nawet w tym kierunku idą w tej chwili takie krytyczne głosy pod adresem rządu już po tym, jak się wyjaśniło, na czym polegać będzie tarcza antykryzysowa, że przedsiębiorcy mówią, nie wszyscy być może, ale niektórzy mówią, że nie chcą żadnej złotówki od rządu, tylko chcą, żeby przestał ich tutaj drenować. No i to jest jedna szkoła, żeby rząd nie przeszkadzał obywatelom w odbudowie gospodarki, no ale wtedy byłby problem, co ma ta biurokracja rozdęta robić, więc rząd jednak będzie tutaj ręcznie sterował odbudową gospodarki, no i tutaj biurokracja będzie chciała przy tej okazji udowodnić swoją przydatność, no i to spowoduje, że jeśli być może będzie to trwało dwa razy albo trzy razy dłużej, o ile w ogóle nam się to uda. Pan Jan Krzysztof Drzewo. Szanowny Panie Stanisławie, czy nie uważa Pan, że po ostatnich zachowaniach Unii Europejskiej wobec Włoch widać, że Unia Europejska to papierowy tygrys? Nie potrafi pomóc, tylko dokuczać i przy każdej poważnej sytuacji Unia Europejska przestaje istnieć.
czy to nie jest początek końca tego nowotworu, którym jest Unia Europejska. No to prawda, ja już wielokrotnie mówiłem, że instytucje Unii Europejskiej nie działają w sytuacjach, kiedy właśnie powinny działać. Taka sytuacja była w kulminacyjnym momencie kryzysu migracyjnego, kiedy to ta agencja Frontex Unii Europejskiej, mająca na celu ochronę granic, po prostu w ogóle zniknęła z terenu publicznego, a pani Fryderyka Mogherini, która taka włoska komunistka, która tam była ministrem spraw zagranicznych, to się inaczej nazywał ten jej urząd, ale nieważne, po prostu się rozbeczała. Nie wiem, czy ze współczucia, czy z bezradności, raczej chyba z bezradności. No i teraz się ta sytuacja powtarza. To nie znaczy, że Unia Europejska nie wykazuje pewnej aktywności. Otóż kiedy tylko wczoraj Parlament Węgierski przyznał nadzwyczajne uprawnienia rządowi, to Komisja Europejska już się tym zainteresowała, a nawet jeden z senatorów Stanów Zjednoczonych, no widzimy, że to tak sztorcować kraje członkowskie, zwłaszcza te, których ta biurokracja unijna się nie boi, to potrafi. Natomiast widać wyraźnie, że Unia Europejska jest potrzebna tym strukturom biurokratycznym i nikomu więcej. Drugie pytanie, weselsze. O, zapowiedziano super dodruk wielu walut, dolarów, euro i złotego polskiego. Czy ma pan pomysł, jak rozdzielić dodruk eurobibuły na poszczególne kraje, w jakiej proporcji, czy drukarki będą dzielić proporcjonalnie, czy złośliwie? Pozdrawiam pana i życzę, aby był pan z nami jak najdłużej w tych ciekawych czasach. No dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że ja taki pomysł miałem jeszcze na początku lat 90., kiedy to kryzys gospodarczy dawał się nam we znaki. I pan poseł przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, Leszek Moczulski, wpadł na pomysł, żebyśmy dodrukowali trochę pieniędzy, żeby to ja powiedziałem, to świetny pomysł, ale dlaczego złotówki mamy drukować? To od razu drukujmy dolary czy funty i jeszcze bardziej się wzbogacimy. No widać wyraźnie, że tu słyszałem, że Narodowy Bank Polski sprytnie ominął konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego z artykułu 220 ustęp 2 Konstytucji i już dofinansował deficyt budżetowy na poziomie 11 miliardów złotych. No to oczywiście skończy się inflacją bardzo wysoką, być może nawet trzycyfrową. Także czasy się zapowiadają rzeczywiście ciekawe. Pan Krzysztof Piotrowski pyta, panie Stanisławie, czy pandemia COVID-19 może być początkiem ostatecznego wykonania planu depopulacji Ziemi? Dziękuję i pozdrawiam. No chyba nie, dlatego że śmiertelność spowodowana tym wirusem, o którym pan tu wspomina, do niedawna nie wiem, jakie są ostatnie dane, ale chyba się nie różnią specjalnie od danych sprzed kilku dni. Ta śmiertelność wynosiła raptem 0,2% populacji świata. No to nie jest metoda, która by tu zapowiadała jakiś gigantyczny plan depopulacji Ziemi. Myślę, że znacznie poważniejsze będą skutki ekonomiczne, a nie sam koronawirus. Pan Ariel Kopiecki. Szanowny panie Stanisławie, jak żyć, panie premierze? Tak już całkiem poważnie. To czy widzi pan szansę na wzrost liczebności narodu w społeczeństwie? No nie bardzo rozumiem intencje pańskiego pytania. Co to znaczy wzrost liczebności narodu w społeczeństwie? Rozumiem, że chodzi panu o to, żeby społeczeństwo było etnicznie czyste. To jest to jakiś pomysł, ale nie wiem, czy taki najbardziej fortunny, czy to teraz powinno być nasze największe zmartwienie. To czasami ma znaczenie, w pewnych sytuacjach ma to znaczenie,
ale nie zawsze takie dobre, na co by wskazywała na przykład wojna na Bałkanach. No to miało znaczenie, do którego, jaka jest liczebność narodów w poszczególnych społeczeństwach, ale to bardzo źle się to skończyło. Także nie wiem, nie wiem, jakie intencje panu przyświecają, ale tak je rozumiem. Może opacznie je rozumiem, ale w takim razie prosiłbym o bardziej precyzyjne sformułowanie pytania. Pan Robert Frączek. Witam, szanowny panie Stanisławie. Jak tam samopoczucie podczas trwającej pandemii? No, dziękuję bardzo. Jakoś, jak pan widzi, dopóki nie padnie salwa, to humory nam dopisują. Mam dwa następujące pytania. Co pan uważa o postaci świętej pamięci profesora Bogusława Wolniewicza? No, przyjaźniłem się, jeśli można tak powiedzieć, z panem profesorem, zwłaszcza w ostatnim okresie jego życia. Bardzo go ceniłem, między innymi za to, że od kiedy przeszedł na emeryturę, to już się nikogo nie bał i rzeczywiście rąbał prawdę w oczy, co też nie było dobrze widziane przez jego kolegów, profesorów, filozofów, tylko młodszych, bo on między innymi mówił, że filozofia współczesna już w ogóle nie jest bezpłodna, jeśli chodzi o jakieś nowe idee, i tylko tą bezpłodność maskuje organizacyjną krzątaniną, więc rzeczywiście mieli powody, żeby go nie lubić. No, to ja go bardzo lubiłem, tym bardziej, że miał specyficzne poczucie humoru, co nie jest tak często spotykane w przypadku filozofów zwłaszcza. I drugie pytanie. Mieszkam w Chicago. Bardzo chciałbym się udzielać w działalności politycznej. Pisałem na różnych forach tutaj, czy jest ktoś zainteresowany stworzeniem struktur Konfederacji. Nie było żadnego odzewu. Może zna pan jakieś organizacje lub ludzi, którzy tutaj mieszkają i działają dla dobra Polski. Bardzo dziękuję szczególnie za tę odpowiedź. Pozdrawiam. No, ja znam ludzi różnych w Chicago i nawet niektóre organizacje znam, ale nie wiem, czy one akurat chciałyby tutaj uczestniczyć w strukturach Konfederacji. Myślę, że jeśli można tutaj coś panu radzić, to żeby pan się skontaktował tutaj z władzami Konfederacji w Warszawie. Być może oni jakichś wskazówek panu udzielą, z jakimi środowiskami czy z jakimi osobami warto się skontaktować, bo jak powiadam, nie chciałbym pana narazić na nieprzyjemności, kierując pana do niewłaściwych osób czy do niewłaściwych organizacji. Pan Marcin Zaprzała. Szanowny panie Stanisławie, czy jest prawdą, że nasz czcigodny prezydent Andrzej Juda, przepraszam, Duda, zakłamuje swoje pochodzenie, ponieważ niewygodne jest to, że jego dziadkiem był Michajło Duda, zasłużony oficer zbrodniczej organizacji UPA. Pozdrawiam i życzę sobie takich włodarzy w państwie jak pan, zdrowia i niech Najjaśniejsza Matka Boża Częstochowska błogosławi panu, Polsce i wszystkim jej wiernym obywatelom. No, proszę pana, ja nie mam takich informacji o parentelach pana prezydenta Dudy. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby jego dziadek był oficerem UPA zbrodniczej i tak się nazywał. Więc, ale no więc dopóki nie mam tutaj pewności, czy tak było, to przyjmuję, że tak nie było, że dziadek pana prezydenta Dudy był zwyczajnym człowiekiem, który w żadnej zbrodniczej organizacji nie brał udziału. Proszę państwa, to na tym kończymy ten odcinek Cykielu. Do następnego odcinka wrócimy następnym razem. Ja korzystając, że mam mikrofon, spytam, poproszę o komentarz, bo dotarło do mnie ostatnio takie stwierdzenie PiS-PO jedno zło. Czy pan mógłby, nie wiem, wyrazić jakąś swoją opinię na temat, czy to ma jakieś uzasadnienie, czy nie? No, nie wiem, jakieś tam pewnie ma, skoro takie opinie są sformowane. Ja bym powiedział tak, że tak bym znaku równości nie stawiał, bo rzeczywiście w sprawach ważnych dla państwa,
takich jak na przykład Anschluss do Unii Europejskiej, czy ratyfikacja traktatu lizbońskiego, czy ustawa numer 1066, to obydwie partie głosują tak samo. Obydwie partie głosują tak samo. Więc to pokazuje, że różnią się czasami nawet istotnie, ale w sprawach drugorzędnych. Ja bym znaku równości też nie stawiał z innego powodu, ponieważ Platforma Obywatelska wydaje mi się, że stała się bezideową partią władzy, podczas kiedy, no, Prawo i Sprawiedliwość to nie wiem, ale Jarosław Kaczyński pielęgnuje pewien ideał. Pielęgnuje pewien ideał w postaci przedwojennej sanacji. Wszystkie, znaczy to, co ten program, który realizuje rząd, właściwie nie tyle rząd, co pan wicepremier Morawiecki pod nazwą repolonizacji gospodarki, to jest właściwie program przedwojennej sanacji, renacjonalizacji gospodarki. No i co to znaczy renacjonalizacji gospodarki? Że głównym organizatorem życia gospodarczego, a być może nie tylko gospodarczego, będzie państwo, czyli biurokracja państwowa. Tak właśnie funkcjonowała sanacja. Tak właśnie funkcjonowała sanacja. Takim mankamentem tego przedsięwzięcia jest to, że to ma być zrealizowane za pieniądze pożyczone. Dlatego, że narodowy potencjał gospodarczy nie został odblokowany, ba, nawet nie widać oznak jego odblokowania. On, narodowy potencjał gospodarczy jest zablokowany i to dosyć skutecznie przez trzy czynniki. Po pierwsze przez wadliwy model ekonomiczny państwa, który jeszcze w 1989 roku ustanowił generał Kiszczak w gronie osób zaufanych. Ja ten model nazywam kapitalizmem kompradorskim. Przez postępującą biurokratyzację państwa i przez niemiecki projekt Mitteleuropa z roku 1915. Te trzy czynniki skutecznie blokują narodowy potencjał gospodarczy Polski, w następstwie czego, no, mamy wszystkie skutki. Mamy 3-milionową emigrację młodych ludzi. Państwo nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania. No i ten program, którym, przy pomocy którego rząd, tak jak i inne rządy w innych państwach, próbują kupować spokój społeczny i poparcie, dokonuje się za cenę powiększania długu publicznego. No to musi się skończyć podobnie jak eksperyment Edwarda Gierka, który stworzył rzeczywiście na krótki czas iluzję dobrobytu za pożyczone pieniądze, a kiedy przyszło do zwracania długów, to czar prysnął w jednej chwili. No i skończyło się katastrofą, która zresztą miała swoje dobre strony, ale no, katastrofa. Także tutaj, no, proszę zwrócić uwagę, że według opinii samego pana wicepremiera, zresztą tu nie trzeba tam opinii pana wicepremiera Morawieckiego, bo to wystarczy policzyć, realizacja sztandarowego programu 500+, całorocznego, kosztuje około 24 miliardów złotych. Tymczasem budżet na rok 2017 zamyka się deficytem prawie 60 miliardów złotych. No to wszystko jest jasne, że to wszystko za pieniądze pożyczone, dlatego że gospodarka polska zablokowana przez te trzy czynniki nie jest w stanie wygenerować środków po prostu na to, żeby te ambitne programy zrealizować. Dlatego nie postawiłbym całkowicie znaku równości, chociaż zauważam, że w pewnych sprawach obydwa ugrupowania zachowują się dokładnie tak samo.
Ja miałbym dwa pytania. Pierwsze pytanie to jako wizjoner polityczny, jak przewiduje pan dalsze losy naszego wielkiego elektryka, gdzie pewnie większość tutaj ludzi myślała o nim jako o bohaterze? I drugie pytanie to, jakby pan troszkę przybliżył cwaną politykę państwa tureckiego i co tam się wydarzyło w ostatnim czasie, jakie te zaszły polityczne te burze. To wszystko, dziękuję. Jeśli chodzi o wielkiego elektryka, no to ja myślę, że jego czas minął. To on tam usiłuje stworzyć wrażenie, jakby tak nie było. Tam od czasu do czasu zgłasza takie buńczuczne zapowiedzi, że tam stanie na czele i tak dalej. Nie wiem, kogo by jeszcze pociągnął za sobą, skoro Bolek naszych czasów, to znaczy pan Mateusz Kijowski, no sfajdał się, że tak powiem, na samym starcie. W związku z tym no nie sądzę, żeby pan elektryk nasz Kukuniek, za którym ciągnie się też taka smuga, że tak powiem, kogokolwiek mógłby, no nie trzeba podchodzić do niego od Zawiecznej, jednym słowem. Trzeba uważać, żeby nie podchodzić do niej, pod niego od Zawiecznej. Natomiast on, podejrzewam, że on, bo są dwie możliwości. Albo on cierpi na gonitwę myśli, czego wykluczyć nie można, albo nie cierpi na gonitwę myśli, tylko realizuje instrukcje na wypadek dekonspiracji. Instrukcje polegające na tym, żeby mnożyć coraz bardziej nieprawdopodobne wyjaśnienia i tak dalej. On dzisiaj opowiada jakieś banialuki kompletne, takie odlotowe. Więc oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś w to uwierzył. Bo to wiadomo, że nikt w to nie uwierzy, żaden przytomny człowiek w to nie uwierzy. Natomiast żeby wszyscy jego słuchacze byli już znużeni tymi bredniami. I to jest, ta instrukcja jest obliczona na taki efekt, że wszyscy będą jej dosyć, a czort z nim, niech tam sobie będzie, czy tam był, tym był, nieważne. I to, ale jeżeli nasz Kukuniek w 2017 roku realizuje instrukcję na wypadek dekonspiracji, to może inne też realizuje. To może inne też realizuje. Tak, do końca bym w związku z tym tak go nie lekceważył, chociaż zawsze powtarzam, czy tam zawsze często właściwie, że kto słucha pana Lecha Wałęsy, ten sam sobie szkodzi.